11 lutego wspominamy świętego Grzegorza II, papieża. Grzegorz urodził się około 660 roku w zamożnej rodzinie w Rzymie jako syn Marcellusa. Młodość spędził na dworze papieskim, na którym pracował jego ojciec. Grzegorz przez wiele lat jako subdiakon był skarbnikiem. Papież Sergiusz I udzielił mu święceń subdiakonatu i powierzył mu urząd papieskiego zakrystiana i bibliotekarza. Po święceniach diakonatu papież Konstantyn I zabrał go ze sobą do Konstantynopola na rozmowy z cesarzem Justynianem II, podczas których Grzegorz wykazał mądrość, roztropność i stanowczość. Po śmierci Konstantyna został prawie jednogłośnie wybrany jego następcą, chociaż był dopiero diakonem. Natychmiast otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę biskupią dnia 19 maja 715 roku. Podczas 16 lat pontyfikatu rozwijał programy rozszerzania chrześcijaństwa w Niemczech, dokąd wysłał świętego Bonifacego. Konsekrował go na metropolitę misyjnego i dał mu wszelkie kanoniczne pełnomocnictwa dla wypełnienia misji. Przeciwstawił się zarządzeniom cesarza Leona III Izaurejczyka o zwiększeniu podatków na rzecz państwa z posiadłości Italii, także kościelnych, jak również jego wystąpieniom w sprawach religijnych. W listach skierowanych do cesarza Leona III papież Grzegorz II wskazał na szkodliwość mieszania się władzy świeckiej w dziedzinę dogmatyczną. Odnosił się również do problemów ikonoklazmu, był przeciwnikiem obrazoburców, których popierał z kolei cesarz. Cesarz natomiast usiłował nie tylko pozbawić Grzegorza II godności papieskiej, ale nawet go zgładzić. Swój dom rodzinny Grzegorz II zamienił w klasztor świętej Agaty. Po najeździe Longobardów na państwo kościelne i zniszczeniu Rzymu zajął się odbudową miasta oraz spustoszonego kraju. Między innymi nakazał opatowi Petronaksowi z Brescii odbudowanie klasztoru na Monte Cassino. Odnowił i umocnił mury Rzymu. Zwołał też do Rzymu synod, na którym uchwalono 17 kanonów dotyczących jedności małżeństwa i wymierzonym przeciwko zabobonom, jakie się wówczas szerzyły. Święty Grzegorz II wprowadził do mszy świętej nowy ryt w okresie Wielkiego Postu, między innymi wielkoczwartkową mszę świętą. Zmarł w opinii świętości 11 lutego 731 roku w Rzymie. Został pochowany w Bazylice Świętego Piotra. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Grzegorza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.